Szkoła nr 23 w Słupsku brały udział po raz drugi w zawodach pianickich. W tym roku zawody odbywały się w Bonn. Ogólnie można powiedzieć, że no dzieci wydawałoby się podeszły do tego z takim dużym optymizmem. One jakby wiedziały, że jadą po ten medal, po jakieś zwycięstwo, no i dokonały tego. Dla dzieci jest to ogromny sukces, a przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie się w różnych sytuacjach. Pamiętam, że na tych zawodach dzieci zrobiły furorę wśród niemieckiej publiczności, tak? Oczywiście, dzieci przede wszystkim były naturalne, były bardzo kreatywne, potrafiły wspaniale bawić się, włączały w te zabawy inne grupy. Wszyscy właściwie z boku zazdrościli nam, że dzieci z Polski znają tyle zabaw, potrafią się świetnie bawić, potrafią sobie organizować czas, potrafią wspaniale śpiewać. O, jakoś tak się przysiądźcie troszkę do siebie. Jeżeli to co mówisz, to wyobraźcie sobie. Nie, to sobie. To lepiej by... Znam się? Super. Co najbardziej się podobało na zawodach? Na zawodach? Ale wiem, że mi się najbardziej podobało, że poznała nowe koleżanki. A skąd? Też z Polski. Mieliście największy problem. Który był najtrudniejszy? Największy. No. To chyba samoloty były. To było najtrudniejsze? A dlaczego? No bo musieliśmy zbadać, a nam nierówno wychodziło. Mhm. Ale na końcu dobrze wypadliście, tak? Bawiliśmy się w diabła, w krowę, w ciuciu babkę, na baba jaga patrzy, w belka, w chowanego. Superowe, ale jak lądowaliśmy, to było nie superowe, bo bolało uszy. No właśnie, no ale jakie fajne widoki, nie? Niebieskie to było takie morze jakby, białe chmury to były jakby góry albo śnieg. A cieszycie się, że... Sprawiedliwe. Cieszycie się z medalu? Tak. To nasz pierwszy medal. No. Będą następne? Będą następne medale? Będziecie jeszcze startować zawody? Na pewno będą. Nie. Ale najpierw nie wierzyliśmy, że dostaniemy pierwsze miejsce.